mogę. Oglądałyśmy tyle kalendarzy adwentowych i łączyło je tylko jedno. Postukam. Nie wiem, o co chodzi. Nałożę, pokażę wam słocze. Słocze. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta. Asia. I jesteś na kanale Enjoyment, a dzisiaj otwieramy kalendarz adwentowy z marki Bourjois. Są tu 24 prezenty na każdy dzień, ale stwierdziłyśmy, że zrobimy to trochę inaczej. Asia przygotowała karteczki, będziemy losować... Zwolnienie blokady. Numerki, no i każda... O, jeszcze mi się wysunęło. I każda przygarnia to, co wylosuje. Także wydaje mi się, że ktoś, kto wylosuje 24, to będzie naprawdę... Ale 23 też jest ładne. O, też jest, no. Spore. 12. 12 też jest sztos. Dobra, czyli... Najbiedniejsza jest 14. To by się na pewno coś do oczu. To jakaś kredka. Kredka, no możliwe. 11 też. No dobra, jesteśmy ciekawe. Zobaczymy, co tam w środku znajdziemy. Także... zaczynamy. Ale zanim przejdziemy do otwierania kalendarza adwentowego, to chcę na coś zwrócić szczególną uwagę. Oprócz makijażu warto zadbać o prawidłową pielęgnację, o prawidłowe oczyszczanie, o prawidłowe nawilżanie, o prawidłowe odżywienie tej skóry, żeby ten makijaż na skórze wyglądał jeszcze lepiej. Ponieważ jeżeli nasza skóra wygląda źle, to żaden makijaż tego nie załatwi. Więc zanim bierzemy się za makijaż, to trzeba przemyśleć swoją pielęgnację rano i wieczorem, aby ten makijaż raz utrzymywał się bardzo dobrze, wyglądał mega estetycznie i cieszył nas przez cały dzień, nas i też dookoła wszystkich, żeby zwracali uwagę, że pięknie wyglądacie. I ja tutaj mam dla was lokowanie marki Bibio Cosmetics i chodzi tutaj o całą serię Ageless Beauty. Słuchajcie, dostałam ją do testowania jakiś czas temu, zresztą po płynie micelarnym widać mniej więcej jaki czas temu ją dostałam. Ona jest w 100% kompletna i możecie kupić ją w zestawie. Kupicie ją w drogerii Hebe, Rossmann i na stronie Bibio Cosmetics bezpośrednio. Oczywiście z moim kodem rabatowym, który się wyświetla tutaj i zostawiam go wam w opisie, abyście mogły go bez problemu skopiować. Seria składa się z 7 produktów i przede wszystkim, co najważniejsze, jest w 99% ze składników naturalnego, a sama formuła tych kosmetyków została zgłoszona do patentu, ponieważ jest to coś na maksa innowacyjnego i uwierzcie mi, widać różnicę po pierwszym zastosowaniu. Jest tutaj polipeptyd 121. On odpowiada za to, aby nasza skóra była wygładzona, zliftingowana i to jest odczuwalne już po pierwszym nałożeniu kremu. Sama się zdziwiłam i naprawdę możecie mi uwierzyć na słowo, chociaż wziąć, nie wiem, jeden krem i sprawdzić, o czym mówię. Pierwsza rzecz to płyn micelarny. Jest to płyn micelarny, nawilżająco oczyszczający, bardzo ładnie domywa makijaż. Oczywiście jest zaopatrzony w ten polipeptyd 121, progeline, ekstrakt AFA i niacynamid. Niacynamid bardzo ładnie pomaga pozbywać się przebarwień i zapobiega powstawaniu kolejnych. To jest taki składnik, który odpowiada za to, że nasza skóra wygląda pięknie i promiennie i fajnie jak on znajduje się w kosmetykach. Razem z tym polipeptydem tworzy naprawdę zespół idealny. Kolejna rzecz, gdy zmyjemy makijaż, to żel nawilżająco kojący do mycia twarzy. On się świetnie pieni, zostawia skórę taką ukojoną i nawilżoną. Nie jest to żel, po którym macie takie uczucie ściągnięcia, wysuszenia, tylko wręcz odwrotnie. On bardzo ładnie pracuje z naszą skórą. Jeżeli macie takie nieprzyjemne odczucia z różnymi żelami do mycia twarzy, to ten na pewno was pozytywnie zaskoczy. Przede wszystkim cała seria jest do skóry dojrzałej, z oznakami starzenia, ponieważ na to ma bezpośrednio działać. Jeżeli chodzi o oczyszczanie, tutaj mamy jeszcze oczywiście tonik, też mamy polipeptyd progeline, ekstrakt AFA i ekstrakt z jabłka. I teraz co ten zestaw ma generalnie nam robić? Jakby to powiedział mój syn, takie wun robić. Wygładzać, ujędrniać i nawilżać. Uważam, że to jest w 100% spełnione, jeżeli chodzi o ten zestaw i przechodzimy do rzeczy, które was będą najbardziej interesowały, bo w tym pokładamy najwięcej nadziei, czyli kremy i mamy tutaj oczywiście dwa kremy. Jeden jest na dzień,
a drugi na noc. Ja mam na twarzy ten krem na dzień. Bardzo fajnie współpracuje z makijażem. Absolutnie nie ściera się ten makijaż. Krem się super wchłania, nawilża skórę przez cały dzień, zostawia ją taką przyjemnie odżywioną. Bardzo ładnie na nim wygląda makijaż. Pod palcami, gdy krem się wchłonie, czuć, że skóra jest gładka, taka uzupełniona. O, jakby czegoś jej brakowało, a te kremy dają taki filtr, co powoduje, że ta skóra jest automatycznie od razu mega wygładzona. W całym zestawie znajdziecie też mojego ulubieńca. Jest to serum przeciwzmarszczkowe do twarzy. Ono fajnie się sprawdza do szybkiego masażu. Wchłania się praktycznie do zera. Nakładamy oczywiście na czystą skórę. Najlepiej robić to po prostu wieczorem, gdy tą skórę chcemy rozluźnić. I do tego krem pod oczy. Powiem Wam, że ja nigdy nie byłam jakąś osobą, która doceniała kremy pod oczy. Aktualnie zaczęłam doceniać je bardzo. Powiem Wam, że ta skóra pod oczami jest bardziej delikatna niż na całej naszej twarzy i potrzebuje większej opieki. Także warto mieć produkt przeznaczony właśnie do pielęgnacji skóry pod oczami. Teraz już możemy przejść do naszego kalendarza adwentowego. Naprawdę warto wdrożyć je w pielęgnację. Płynu micelarnego używam na co dzień. Natomiast ten zestaw w kilku dniach w moim tygodniu jest jako must have i naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Skóra rano budzi się wypoczęta. My wyglądamy o wiele bardziej promiennie i na to Wam zwracam uwagę, że to jak wyglądamy rano też jest wynikiem tego, co nakładamy na tą skórę wieczorem i jak o nią wieczorem dbamy. Więc zwróćcie na to uwagę, tak jak Wam cały czas podkreślam, jednego dnia to witamina C, drugiego polipeptyd, innego jeszcze niacynamid, innego po prostu witamina C, także mówiłam witaminę C? No dużo używam witaminy C. Natomiast retinol i to jest bardzo ważne, aby działać na skórę z wielu poziomów, z każdej strony, wtedy uzupełniamy jej braki, wyglądała pięknie, promiennie i żeby każdy, kto nas widzi, mówił wow, pięknie wyglądasz. Tego Wam życzę, no i idziemy do kalendarza adwentowego. To jest jeden z najładniejszych kalendarzy adwentowych, jaki widziałam. No nie, jednak, naprawdę uroczo wygląda. Na święta jest ładne. Tak, ty opatrz. Na wilgoć. Na wilgoć. Ale stwierdziłam, że to pudełeczko sobie potem wykorzystam jako pudełko na kosmetyki. Zrobię środek do niego i ciekawe, jaka jest gdzieś w środku, nie? Jak wyciągniesz. Tak, bo ale tutaj to są jakieś ale podzielenie. To jest sztywne. I ciekawe, czy to zostanie, czy nie. Zobaczymy. Losujemy i będziemy przepinać kamerę tam na to. Czyń honor jako pierwsza. Walnie 24, zobaczycie. Ja też. 3, 4. 13. 12. 13, ty miałaś ile? 12! Ale patrz, jak blisko siebie mamy numery! Wow! Nice! Zdrówko! Patrz, ale jak włożymy, to jest obrazek! Oja! Trzeba a odkładać. Bo to można odkładać potem! I zrobimy obraz, bo to będzie cała kamieniczka! Aha! Nie? W ten sposób! Dobre, dobre! Tam jest coś małego! Dobra, wymyślaj, szczeraj, co możesz mieć. Nie mam pojęcia. Ja liczę na jakiś coś, co będzie okrągłe. Pomadka do ust. A ja róż. Może róż, dobra, tak strzelam. Puder mam. Pomadka! Nie, korektor. To są świetne korektory. Wanilia. To na pewno będzie Ci pasować. Ile, jak to jest numer? 200. Nie wiem, czy nie będzie bardziej do Ciebie. Zobaczymy. A ja mam 01 puder, to bardziej do Ciebie. Ten puder miałam i był bardzo fajny. I on też jest mega wydajny, to jest taki puder sypki. Ten korektor też testowałam, bo testowałam dużo od Bourjois i on jest naprawdę fajnym korektorem. Dobrze się trzyma, nie roluje się i tak dalej. Mieszanie w tym nigdy nie wróżmy z dobrego. Nie, nigdy. 1. 18. Taka. To jest długie, to nie, coś, to nie jest takie. Patrz, one są takie, takie długie. Takie szerokie. Te z dołu są chyba takie długie. Oj, wyciągnęłam. Nie, bo te są. No. Może jakaś paletka. Ja myślę. Ja mam korektor, pewnie będzie korektor. Nie, ja mam tusz. Oj, jaki zdrowka! Czyli oczy będą pomalone. Ale patrz, jaki masz, jaki on ma słodki kolor. Dobra. Tu mamy taki tusz. Po prostu tym kalendarzem adwentowym Asia będzie miała normalnie przez rok. Bądźmy jak. A ty prze. Jak. Nie mogę! Oglądałyśmy tyle kalendarzy adwentowych i łączyło je tylko jedno.
Nie wiem, o co z tym chodzi. Nie wiem. Jakieś, no każde wiecie... pudełko. Lepiej poszczelać, co tam jest. Jak Kinder niespodzianką. No. Tak, za każdym razem to był łącznik, że ten... Byłoby wyszczelane. Tak. Wystukane. Proszę. Proszę. No nie, nie bądź taka zaparta. Dobra, dobra. 24. 11. No to jest tam mało. Zbieram te duże. Na pewno będzie coś dobrego. 24, czekaj. A, to jest najcieńsza jaka tak, jest. Tak, i co przed chwilą ją ruszałam, że o, taka malutka. Puciu, puciu, puciu. 24. Ja idę na bogato, słuchajcie. Ale ten tusz, co się przekręca, jest super, bo ta szczoteczka się tak... Lubisz go? Otwiera. No ja miałam złoty i złoty był fajny, bo możesz sobie dać go tak, żeby ci wygrubił chyba i wiesz, rozczesał tak, dobrze. Bo on ma dwa w jednym. Jest... Ucy, to jest ciężkie bardzo. Ale co ma burżuazcy w takich... Perfumy. Mają perfumy? Mam perfumy. O, ty masz kredkę, liner. Używasz? Nie. Wymienimy się? Tak. Perfumy? Daj powąchać. Dobra. No, wydaje mi się, że to jest całkiem fajna wymiana. Ja bardzo dużo linerów użyłam. Nie umiem używać. To możesz przetestować jak chcesz, albo mieć perfumy. Jakoś nie, nigdy nie... Może, że będę tego żałowała, jak będą cudownie... Asia, patrz. Jagielu. Można się przejrzeć. O, ty patrz jakie. Już ładnie pachną. Twoje. Ładne są, takie słodkie. Tu chcesz się do tego włożyć? Tego ci dobra. Jest. Oj, spadł mi liner. Powinniśmy mieć takie osobne miseczki jeszcze do tego wszystkiego. 21. 17. No i można by tego kiedyś nawet nie wyjdzie, ty, no to jest to długie bardzo. Wyciągniesz mi 21? Ej, ale pachną te perfumy ładnie. Coś takiego jak myśmy ostatnio wąchały, ale nie są aż tak słodkie. Słodkie, one są bardziej owocowe. Będzie coś małego. O, no. Ty czekaj. O. Do brwi. Kajal! O nie! Czarny! Też nie używam. Chcesz do brwi, to jest takie do wyczesywania. Ale to jest brązowe, nie? Ciemne? No. No to utrzymaj to. Ty właściwie to mogłybyś mi testować. Trzeba było makijaż nie zrobić. O, to może następne. Ty! Tylko tymi produktami. Widzisz? Wyczesujesz sobie tak włoski. Ale tylko. Ciemny jest to dla ciebie. Ja mam, popatrz jakie mam jasne brwi. Proszę. Dobra, to zaczekam aż będę. Masz same czarne rzeczy. O ty! Tak. Za puder? Nie no, to ja to chcę. Masz puder. Czekaj, 17. Mam zapałki. Dwa. Masz dwa, a ja mam 5. Dwójka jest w końcu dużo. 5. Tu jest. Tu jest. Jest. Okay. Ciężkie? Lżejsze. No tak. Patrzysz na obrazki z tyłu? O! Mam. Masz to pomagać. Znowu. Co ty gadasz? No to jest medium. Dobra, sprawdzamy. Ale ładna. To jest ta, co ty lubisz. I w twoim kolorze. Śliczny kolor. O, ty od razu się pomaluje. Chcesz też się malnąć? Nie, bo mam jeszcze trochę na ustach. Bo muszę ci zasłonić twarz. Spoko. Tutaj tu była. Twój kolor. Ładna. Proszę. Ej, fajnie to wygląda. Dobra, to jak będę miała coś na wymianę, to tak nie działa, wiesz. Na wymianę? No, o Jezu, takie negocjacje. Kupa. Sypią mi się te kredki. No to daj, ja ci tutaj to położę. Nie, nie, nie. Ale one mają bardzo ładne ten opakowanie, te tak, pomadki. Takie paryskie, nie? Ja nie umiałam kiedyś wymówić tej nazwy marki. Ja nie umiem dalej napisać. No ja też nie. Bourjois. Ja zawsze googluję, wiesz. 22. 8. No postukaj sobie, postukaj. Będę inne. No tak. Przyjabujer. Przerwa. Inno otwiera. To masz fajne, to będzie coś super. Nie, nie, wow. Czytam. Ty uczytam. Czyli zasmażysz. Czujesz? Ale pięknie pachniesz. Puknij się.
Ja mam swoje ulubione z Made in Love, ale te są piękne. No nie po szyi. Nigdy się nie pufka po szyi. Poszło w cyce. Co to? Ale kolor jaki? Co to jest? Lip sorbet. Nie widziałam, że miałeś... Jak to się teraz? O, patrz! Ładny też kolor. A to? Jakie piękne opakowanie! To jest sztos, Asia. Co to jest? To jest puder z delikatnymi drobinkami rozświetlający. Po prostu magiczny jest ten puder. Ale jakie piękne opakowanie! Bardzo mięciutka ta kredka, złamałam ją trochę. Bo to balsam bardziej taki, nie? Mhm. Ale ładny kolor. Chciałaś ładny. Taki taki kredkowy. Dołożę do tego. To sobie wyjrzało. 22. I na górze? Ja mam chyba zasugerowane, że powinnam bardziej dawać więcej. Ale otwórz ten puder, pokaż mi, bo ja ci tutaj muszę go pokazać. Malowanie! Jezu, znowu spadł. On, jego jest malutko, znaczy on jest malutki, ale on jest mega wydajny. Mogę ci go otworzyć? Tak, pewnie. O jest, udało się. O, czekaj, bo to ASMR-y takie. ASMR-y! Dobra, nie można. Piłam wodę. No, a taki różowietki jest. Tu tylko ci go zamknę. Masz? Daj rękę. Daj, odwróć. Tu. I sobie go rozprowadź. Ale jak przyjemnie pachnie. Ja lubię, jak tak dziedziowo pachną. I on w świetle... Jest. Mieni on się tak, tak delikatnie. O, bo to jest takie mniejsze, że będzie ci idealne. Ale ładnie pachnie. A w naszym wieku już rozświetlanie jest git. Wiesz? Już nie ma to wieni, już rozświetlanie. Ale dobra. Opakowanie bije wszystko, jest ono tak jest ładne. Takie jak jakieś ciasteczko. Nie, jak takie kiedyś były takie kosmetyki. Jak... A to była taka cała chyba seria w takich właśnie opakowaniach. Powiem ci, że nawet nie wiem, czy możliwe. Ale ja właśnie miałam ten, on też go miałam w zeszłorocznym kalendarzu adwentowym, bo też ale dostałam. Ale wydaje się, że jest różowy, a nie jest on w ogóle. Chyba tak nabiera. A to, co on robi z buzią, zawsze wygląda buzia, jeszcze teraz jak tak jest tak zimowe słońce. W lecie jest blask. Tak, a tutaj pot. W tym... blask. A tutaj się rozświetlamy drobinami. Korzystaj z brokatu, póki można. Ups. Ja mam już. Masz już? 9. O, dobrze, że kropeczka moja się zdradała. No, bo żebyś wszystko się nie pomyliło. 9. 14. No, bo dzisiaj będzie dzień kuriera. I got it. To małe. Masz szczęście dzisiaj. A to się w ogóle nie rusza. Może zapomnieli co. Waciki. A nie jest chyba zabezpieczone. Niebieska kredka. Water contour. Daj, jak już testujemy wszystko na mojej łapie. O matko. Ale wiesz, że takie kredki fajnie wyglądają ten? Na Kardashiany, tylko tu pomarańczowym malowała. I to wyglądało świetnie. A ja ale ładny kolor. Tą. A ładna. Ja lubię te, właśnie te, one się bardzo fajnie trzymają na buzi, też się ładnie zjadają. Piękna. Ej, to jest prześliczny, świąteczny kolor czerwieni. Piękna jest. Pomyślę, czy się wymienić. Zostanów się. Ja, no. Rosumy. Dobra, ja pierwsza, bo ty zawsze bierzesz fajniejsze numerki, też te czerwoną pomadkę. Na święta powinni dać więcej. Czerwony pomadek. 16. O, duże. Pierwsza losuje od teraz. To co miało być? Co go lubię? O, widzisz? No widzisz, a tak bym ci wylosowała. Widziałaś? Tak bym mi wylosowała, tak to nie. A ja jedno oko będę jeść. Czekaj, 10? Drugi. To teraz losowa? Tak. Ciężkie. Kolejny tusz. Świąteczny, idziesz w czerwień. Idę w czerwień, wszystko mam czerwone. Wszystkie tusze, które mamy. Jeszcze jest różowy. Jeszcze jest różowy, no. Dobra. Dużo tego. Ale dużo to lubię, tuszy. Że jest to, że wiesz, tu się przeczekaj, musimy bliżej. Teraz? Widać? O, musi mi... o teraz. No. Widzisz? O. Tak, i to jest pogrubiające i wydłużające. Ale to mega i ten idzie też tak fajnie ma. Rozczesać. Właśnie nie wiem, czym one się różnią, że jeden jest złoty, drugi... Ja zawsze miałam złoty. Znaczy mi nie do końca się te tusze do rzęs sprawdzają. Bo on nie? Mi się nie. A ten? Nie, akurat tusza z burżuła, no, tu ma fajną tą szczoteczkę, może a być ten? Dobra. O, a może ta, chodź, pokaż jeszcze różową szczoteczkę, niżej troszkę. O, gites. Bo każda ma inną szczoteczkę, nie? No każdy musi trafić swoją, ale ona będzie mi się wydaje fajnie rozczesywać też. Może być, bo te grube raczej są takie, wiesz, przyjemne. Asia składa kamienicę. Wcześniej
chciałam mieszkać w kamienicy. A Asia stała się deweloperem kamienic burżuła. Burżuła. Pierwsze. Mało tego już zostało. Czemu godzin taki krótki? A no. Pociągnijmy do stycznia. 20. 15. O, nic mi nie dało, mam same szczupłe rzeczy. A to może dobry znak, Asia. Co tam masz, bo widzę zadowolenie. Coś, co będziesz chciała. O, no tak, to już się wymieniamy. Ja powinnam mieć te cienkie. Ale pójdę po... Tak, miałam go. A ja mam kolejną pomadkę. A to jest inny, tamten był taki pisaku. A ten jest taki... To ten w ogóle. Ale to ma taką, twój kolor. No. Czerwieni nie da. Ale czekaj, nie. Ja miałam ten kolor, jak ja kocham ten kolor trójkę. Ja miałam siódemkę chyba. Ale one się bardzo fajnie trzymają i ładnie się zjadają. Ja je bardzo lubię. A to jest w pomadkach najważniejsze, żeby się fajnie zjadał ten kolor. Tak, a nie robiła się taki przerębel. Albo taka plastelina, gruda, taka skorupa. No. A te właśnie, te tak nie robią. Ta ale kiedyś fajna. Się też tym... To też. 3, 4, 19, 7. Dobra. Co, znowu masz małą? Chcesz je od razu wymienić? Nie, bo pewnie będzie coś fajnego i to oddam. To jest kolejny fajny. O, fajnie. Ja mam masz? Fajnie, ale nie wiem, to będzie chyba dla ciebie lepsze. Mam róż, ale bardzo jaśniutki. Ale mało róży jest. Co to jest? Błyszczyk. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ale ładne. Ładne, no. Ten kolor tak... No, on jest... O, jaki kurde ładny. No, to trzeba było się wymienić. Trzeba było no, się od nie razu. Nie wiem, czy to widać tu, ale będzie się widać, jak się... Taki, jak ta sukienka, co nam się podobała w tym serialu. Taka... Tak. Bardzo ładna. Czekaj, otworzymy jeszcze ten róż. Tylko... Myślisz, że się będzie kleił? Wiesz co, no każdy błyszczyk się trochę klei, nie? Ale nie, no popatrz. Nie klei się tak. Dobra. One mają te pędzelki takie tak. On jest taki bardzo delikatny, mi się wydaje. I on też połyskuje. One wszystkie mają takie drobinki. Znaczy ja bardzo lubię te róże z burżuła, ale ten jest dla mnie za jasny. Bo ja raczej ciemniejsze, takie brzoskwiniowe kolory. Co chcę? Może być nawet błyszczyk. Chciała. Błyszczyk? Dobra, to ja chcę błyszczyk. Nie wiem, czy dobrze to... Dołożę. Ja będę dzisiaj skorupa. Ale nie. To jest trzecie, co nakładam na ale usta. Ale nie, bardzo ładnie się mieni. Bo on się tak iskrzy. Jeszcze, Asia, pamiętasz? Jak był błyszczyk w gazecie? Nie wiem, po co by tośmy to robiły? Jakby to więcej produktu miało nabrać? No chyba. To było razem, wiesz, to tłuczenie w tym. O, ta kamienica! To tłuczenie było razem z tym. Jak to się nazywa? Ze szczelaniem ponochi 9-5-10. Zostały cztery. To losujemy od razu po dwie. Nie. Trzymajmy w niepewności wszystkich. 6. 23. Dzień przed Wigilią jest jeszcze lepszy niż sama Wigilia. Oby tak było. Największe. Nie, największe było 24. Też no było. Tak. A ja miałam 6. Dobra. Trafiła paletę, a ja mam drugi liner! Trzeci! Ja mam cały grudzień i do połowy przyszłego roku spokój z linerami, a super, bo miałam iść. Wszystkie ładne, tylko ten granatowy mi, ale to... No! Jak się, wiesz, powiem ci, na Wigilię pierdykniesz. Ale ładne, ten, patrz. Ten mnie ciekawi. No, musimy bliżej przyjść, bo... One są generalnie z tego burżuła, są delikatne takie bardzo kosmetyki. Delikatne. Ale ten jest super, ten brązowy, nim się będzie rewelacyjnie cieniowało. Taki, wiesz, załamanie powieki i tak dalej. Bardzo ładny odcień. Tu, żeby sobie zrobić takie smoky eye, jeszcze pokażę, o czym mówię. To będzie super cień do cieniowania powieki. Fajnie, że są dwa jasne, żeby, bo one się najszybciej kończą. Ten też jest bardzo ładny, jedynie ten granat to taki... No ja nie zawsze nigdy nie robiłam kolorowych oczu. Ale może, wiesz, taka kreska? To takie kolorowe jak kolorowe, powiem ci. Ja nie kreska. Ale pędzelkiem to możesz. Dobra, zostały nam dwa ostatnie. Czwórka i trójka. I oba są wam. Duże. Czekaj, nie spukowałam tego. Dobra, ciekawe kto wylosuje kto co. Kto będzie w tej loterii szczęściarzem. Dobra, no to ty pierwsza. Daję ci ten przywilej. Czwórka. Trójka.
To trójka. Trójka. Ciężkie. Wybierz, znaczy w miarę. Bronzer. Chcę się wymienić za tamtą, bo ja wolę tą konsystencję. No pewnie. Ale ona jest taka... Spróbujmy sobie. Ja od razu pokażę bronzer. Jestem strasznie ciekawa, jak ten będzie. Dwójeczka. Dwójeczka. Dark. Trochę mocniejsza. Ale... Czekaj, muszę... Influencer roku. Tu się maznę. Postukam. Nie wiem, o co chodzi. Nałożę, pokażę wam słocze. Słocze. Ty fajny, popatrzcie, taki... Daje taki cień. No ale ty masz... Aktualnie mam siniaka. Dobra, to połączmy sobie ten. Tutaj mamy ten. I tutaj z drugiej strony. O Boże, obok, no, no, no. Nie ruszaj się ręką. Ta jest ciemniejsza. Ciemniejsza, no. I która ci bardziej pasuje? A wygląda, żeby była jaśniejsza. No, to jest ta zastygająca w płynie, a to jest ta klasyczna pomadka. Znaczy ja wolę ten. Pokaż. No, popatrz. Ciekawe. W życiu bym nie powiedziała, że to jest. A numerki jak mają? Ósemka. A to jest? Jest gdzie? Jest numerek? Dziewiątka. A to jest tą ciemniejsza. No. A wam który się bardziej podoba? Chyba są ładne. Ta jest bardziej chyba świąteczna, a ta jest taka bardziej kredkowa, taka faktycznie, nie? Miałem Mikołaj Maziaja po twarzy, więc ja chętniej bym wybrała tą w płynie, bo ona zastyga. To ty bierzesz tą, bo ciebie nie Maziaja po twarzy. Mamy w kompletach. Chociaż aktualnie... No, no. Ale popatrz, takie same praktycznie no. są. A tu jest jaki numer? Czekaj, jaki tu jest? Że to się też? Trójka. Nie, to jest trójka, trójka. A, widzisz. Ale to też mi się wydaje... No dobra, na drugiej ręce sprawdźmy jeszcze te. Takie porównanie, bo to w sumie fajnie, nie? No, twoja jest o wiele ciemniejsza. No, ale ją bardzo Ale ty lubię. Masz bardzo ładny kolor też. Ten mój jest taki bardzo jasny. No nie? Ale tu jest też na spoko. Odwrót, bo tutaj tu jest, na odwrót, tak. jest jaśniejsza. O, pokaż. Ale czerwona pomadka zawsze jest dobra. Dobra, mam jeszcze dwie rzeczy na wymianę. Handel. To będzie na wymianę? Dwójka, to ci mogę dać bo od razu, bo ja mam, muszę mieć jedynkę. Ja mam te na wymianę. Będziesz miała tuszę do końca przyszłego roku. Już nigdy nie kupisz tuszu. Ale ty też mam jeszcze dwie tusze. A ja mam, kupiłam 12 tuszy do recenzji. Kumasz? Mam 12 tuszy w szafce. Chcesz tusz? A tu myślisz, że to takie ciemne dla ciebie? Ja miałam za ciemno, jedynkę miałam jasną, trochę za ciemno nawet. Zlewam się ze spodem. Pomazaj w dobrym miejscu. No, ej, ale fajnie to wygląda. Taki jest przyjemny. Tak, ale on troszkę ciemniej ja go miałam. Ja go miałam kiedyś. To by właśnie ode mnie go chyba miałaś, nie? Tak, ja ten jasny spoko, ale to, i tak był, mimo wszystko widziałam tą... Proszę. Ale zakręcony jak słoiki. Kolorystyka mi się ten. Mam 4 tusze do rzęs, ale dużo tuszy do rzęs. Myślałam, że więcej będzie róży. Ja też myślałam, bardziej się nastawiałam na róże. Trochę szkoda, że był tylko jeden. Nie. Używasz różu? Mhm. Ty, ale... Często na powieki używałam, jako w sumie cień, bo ja lubiłam różowe. Też ładnie pachną. Te kozmetyki tak One ładnie mają pachną. Taki specyficzny tak. zapach burżuła. Ale bardzo przyjemny. Jeszcze korektor. Ale to sobie otwórz go i zobacz, może on ci będzie pasował. Nie jest jakiś ciemny. O, przepraszam, bo jego dużo. Jest ciemny. Jest ciemny. No ale rozsmaru. Jest ciemny. Jesus Maria, no rozsmaru. Dobra, to ja mam chyba jaśniejszy, to ci dam jaśniej. Do łokci chcesz wklepać? Simba! Pomadki. Co ty gadasz? Jak długo? Nie. No popatrz, jaki jest ciemny. Jest ciemny, za ciemny. Jest, no ja nie jestem... Nie jest. Jesteś bladzio, no. A niby ten. Długo miałam na aparacie. Nie wiem, teraz zobaczyłam. A dalej ma? Teraz. Wybacz, to było na kiełku. Jezu, nie spieczątkuj mnie tymi pomadkami, proszę cię. Dobrze. Ja ci zaraz znajdę jasne. I to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że pełne pomazane. I tak najlepszy jest perfumy. Najpiękniejsze. Ciekawe, jak będziemy długo pachnieć. Mam taśmy. Au. Markoczowi to nie przeszkadza. A kamieniczka prezentuj. Jest! Mega fajnie. Ej, super, ale teraz spróbujmy to wyjąć. Popatrz, to jest w środku. Patrz, bo ja bym sobie to zrobiła. A nie, jednak nie da rady to wyjąć wszystko. Nie wiem, jak to było. Ty puzzle, która pierwsza ułoży swoją kamieniczkę. Ale tu masz, ale to jest fajnie, patrz, tu masz dwie większe ten, a tutaj masz podzielone na Ja różne. Bym to wyłożyła takim tym misiem, wiesz.
To jest fajnie, że to jest podzielone na mniejsze. Fajnie, bo to ci nie będzie wszystko latać. Proszę, weź te pieczonki, mam biesne. Dobra, nie robię. Na pewno wszystko otworzyłyśmy? To mi się już będzie robić. Mogłabyś to wyrwać, ale to nie ma sensu. Lepiej jak to jest z taką przewódką. Tak. Ładny malinowy kolor. To wygląda. A patrz, jakie tło jest ładne. No niebo. Właśnie, tło, takie tło jest mega. Możesz nawet nożyczkiem tu. Nożyczkiem, no nożyczkiem albo nożyczką. No to jest super, bo ono jest takie skórzane, także będzie na kosmetyki rewelacja. Fajnie, że można wykorzystać ponownie, a nie ten. Ale wiesz co, to też by było na przykład wkleić tutaj lusterko. Na nici. Na nici. Wkleić tu lusterko i do malowania, no nie? Tak. Coś się ogarnie, ja znowu mam pomadki na ustach. A. O, dobrze. To co, żegnamy się. Dajcie znać, czy wam się podobało otwieranie kalendarza adwentowego, bo mi się podobało bardzo. Nie dałabym rady wytrzymać całego miesiąca tak. No co ty. Ja w tamtym roku otwierałam, miałam w kosmetyczce takie. Także bardzo dziękuję Burżuła za kalendarz adwentowy. Podzieliliśmy się z siostrą i tym sposobem uszczęśliwiście dwie osoby. Polecamy się za rok. Tak. Bye!